Cześć, witajcie. Witam Was w kuchni u Zakopca. Dzisiaj nietypowa sprawa, słuchajcie. Będziemy pierwszy raz w życiu coś jeść. Znaczy, jak to zawsze jest. Kiedyś zawsze pierwszy raz coś je. Natomiast dzisiaj chcemy zjeść pierwszy raz w życiu coś takiego. Nie wiem, czy ktoś z Was próbował. To jest ostryga. Ale mamy niespodziankę. Bo spróbujemy tej ostrygi, takie małej ostrygi, która jest chyba bardzo popularna w większości restauracji. Ale mamy w planie również spróbować takiego kolosa, który naprawdę jest potężny. Widziałem, jak ciężko jest w ogóle go otworzyć. Fajnie, te ostrygi mają czasami różne kształty, tak ta na przykład. Ma taką podstawkę, można sobie postawić wszystko, takie tą burkę. Tutaj, tu jest ta właściwa ostryga, to będziemy otwierać. Natomiast tutaj wcześniej też była taka właśnie mniejsza. Ciekawe, że może zobaczycie. O, może mi się uda oderwać. O, i tutaj też jest żyjątko w środku, które, nie wiem, czy to jest ostryga, czy jakiś ślimak, ale też właśnie przyczepiałem się do tych ostryg. Tutaj mamy takie, o, większe egzemplarze w góry. O, następny urywał się nam od tego, od skorupy. No i będziemy chcieli taką ostrygę otworzyć, przygotować ją tak, jak się to je w większości wypadków, no i spróbujemy skonsumować. Zobaczymy, czy nam się to zwróci, czy ze smakiem zjemy, no i jaki smak jest tego w ogóle, bo jeszcze żeśmy nigdy nie próbowali. Także zapraszamy Was do kuchni.
No, także słuchajcie, ostrygi przygotowane. Ładne tutaj, pięknie się prezentują. Dobra, próbujemy. Jak to się je w ogóle? Tak? To się robi tak. Tak się robi, słuchajcie. Cytryneczka. Nie? Dam sobie tabasko. Z tabasko ponoć jest lepsze. Niby tabasko zabija ten jakiś tam. Nie wiem, czy smak, czy jakieś te. No i pierwsza ostryga w moim życiu, także zdrówko. Żelatynka z cytrynką? No i ta poszła, bo się wślizgła. Się wślizgła, ciekawe, czy się wyśliźnie. Sorry. Czy się wyśliźnie, czy się nie wyśliźnie. Dodaje się też do tego cebulę, ale nie wiem, kiedy się ją je w ogóle. Więc się zagryzę. No przy tej małej w ogóle smaku nie czułem, bo widziałem, się połyka, ale widziałem, ludzie połykają po prostu całości. Więc zobaczymy, jak będzie z tą większą. No, 3, 4. Dobre. Zdrowe. No. Te duże też się robi na ciepło, grilluje się. Zamiast otwierać tym nożem, to po prostu się stawia na grilla czy na jakiś ogień i ciepło, i one się po prostu też wtedy otwierają. Bo one kiedy trzymają, to znaczy, że żyją i są po prostu mocne, nie? Zdrowe. Jak puszczają, to one się otwierają tak małże. Tą dużą postaram się zjeść tak, żeby coś... No to tą sobie weź. Tą? Ja nie wiem, bo ja chyba nie chcę dłużej. Nie, Gosia nie będzie odła dłużej. Tutaj tylko coś odłożę, takie ten widzę tą. No tak. Tylko nie wiem, czy ją gryźć, czy ten. Ja się gryzie. Tak? No to spróbujemy, no, wielku. Pierwszy raz jem dużą ostrygę. A mogę ją sobie na patelnię wyrzucić? No może spróbuj sobie. Może sobie podsmażyć. Także trochę cytrynki. O. Dobrze, że ona nie ugryzie, słuchajcie. No i próbuję. Dobra. Trochę cebuli dorzucę. Ale powiem wam, czy to taki przysmak? No właśnie, to jest bez smaku. No miękkie takie, jak ślimak. No bo ślimaki były dobre. No ale ślimaki nie były surowe. No. Nie wiem, jakoś tak. Bo małe to się połyka, no to nie czuję smaku w ogóle, a to próbuję gryźć, żeby... Ja pogryzłam małą. Tak? No. Ale to bardziej czułam tabasko i cebulę niż z tym. Powiem tak, że... Szału nie ma. Ludzie się zawsze zachwycają jakimiś takimi rzeczami, które po prostu... Są dziwne. Nie, wypada. Wypada, że to jest dobre, nie? Także. No ale pierwszą ostrygę w życiu mamy zaliczoną, więc... Odważyłam się, spróbowałam. No. Nie będę fanem ostryg. To tyle z tej strony, z Jakobca, z naszej kuchni. Jak ktoś jeszcze kiedyś ostrygę, to napiszcie wasze zdanie, co tam sądzicie. Ale bardzo fajne podstawki, słuchajcie, można robić pod zupę, pod przystawki, jakieś sałatki, pod biżuterię, z tego też coś robimy. Ze wszystkim tabasko najlepsze. No, fajnie. To tabasko chyba, tą cebulę i cytrynę dają po to, żeby zabić smak. No żeby to miało w ogóle jakiś smak. Którego nie ma smaku. Praktycznie taka trochę ślima, bo nie jest mi ostrygami, jeszcze taki przysmaki. Ale na razie.